Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Dzisiaj porównamy sobie mój komputer przed i po upgrade'zie. Celem tego upgrade'u było przejście na nową platformę. Na platformę, która by w przyszłości pozwoliła na rozbudowę tego zestawu. I przede wszystkim celem tego upgrade'u była wymiana już leciwego sprzętu, który już powoli zawodził, który już po prostu powodował pewne problemy, który też już nie był pewny i w każdej chwili mógł się popsuć. Zanim jeszcze przejdziemy do samych testów, do samych benchmarków, opowiem szybko jaka była specyfikacja przed modernizacją i po modernizacji. Tak więc przed modernizacją mieliśmy tutaj Ziona E5-2680V2, on ma 10 rdzeni i 20 wątków. Co wydaje się być naprawdę całkiem spoko liczbą, jednak ten procesor pochodzi z 2013 roku, tak więc ma już 11 lat. Ten procesor był na płycie głównej Gigabyte GAX79UD3. Jest to płyta pod Socket LGA 2011. To też już nie jest najnowsza płyta główna. I do tego mieliśmy 16 GB pamięci RAM 1866 MHz. I były to pamięci Goodrama, jeżeli ma to jakieś znaczenie. Reszta komputera w obu tych przypadkach jest taka sama. Czyli mamy tu kartę Sapphire R9390 w wersję 8 GB. Mamy dysk SSD WD jeszcze pod złącze SATA o pojemności 500 GB. Mamy zasilacz Corsair CX600M. I mamy obudowę Silentium Psi Gladius M40 Pure Black. Tak jak wspominałem to między zestawami się nie zmieniło. Natomiast po modernizacji zmienił się procesor, płyta główna i pamięć RAM, i tego z IONA zmieniłem na Ryzena 5600AF. Ten procesor już jest, można powiedzieć, dużo nowszy, bo jest to procesor z 2019 roku. Wiadomo, nie jest to najnowszy sprzęt, ale jest dużo nowszy od tego, co mieliśmy poprzednio. Jednak ten procesor ma już 6 rdzeni i 12 wątków. Więc gdybyśmy tak patrzyli czysto na specyfikację, no to on ma mniej tych rdzeni, ma mniej tych wątków, ale w testach sprawdzimy, czy to ma znaczenie, czy to wpływa na jego wydajność. Procesor ten jest zamontowany w płycie MSI B450A Pro Max. Do tego mamy dwie kości po 8 GB każda Kingstona. Są to prędzi taktowane 3200 MHz. I tak jak wspominałem, reszta tego zestawu się nie zmieniła. Dalej mamy tego Radrona. Dalej ciągle mam dysk SSD pod złącze SATA. Dalej jest ten zasilacz Corsera i dalej mamy tą obdowę Silentium PC. Po złożeniu tego komputera i po porównaniu tego jak on działa, mówię tutaj o takim pierwszym włączeniu, samym działaniu systemu, programów, no to w takim zastosowaniu tutaj nie widzę żadnych różnic. Komputer pod tym względem samego działania systemu, programów, jakieś tam przeglądarki i tego typu rzeczy, no to to działa praktycznie dokładnie tak samo. Tutaj nie widać żadnej poprawy czy żadnego pogorszenia. Jednak przejdźmy już do czegoś, gdzie będziemy mogli zobaczyć jakieś różnice. Przejdźmy do testów i zaczniemy od benchmarków. A dokładniej to zaczniemy sobie od Cinebench'ów. I tak w Cinebenchu 15 w teście procesora mamy tutaj 1368 punktów kontra 1123 punkty. Tak więc tutaj jednak widzimy, że zmniejszenie tej ilości rdzeni i wątków wpływa na testy w Cinebenchu. Jest to zmniejszenie wydajności w tym konkretnym zastosowaniu aż o 17, praktycznie o 18%, czyli całkiem dużo, ale już w tym samym Cinebenchu 15 w teście karty graficznej mamy tutaj 105, no może prawie 106 fpsów kontra 112 fpsów czyli tutaj mamy wzrost wydajności dlaczego mamy ten wzrost do tego za chwilę przejdziemy dalej w kolejnym Cinebenchu teraz przechodzimy do Cinebencha 20 tutaj mamy 2900 punktów kontra 2500 punktów znów to jest spadek o 12% prawie o 13% te procenty sobie dodałem żeby po prostu widzieć te zmiany bo w niektórych testach przed dość dużej ilości danych trudno było to zauważyć więc dodałem sobie te procenty i tak samo jak w Cinebench 15 w Cinebenchu 20 widać ten spadek wydajności. Przechodzimy do Cinebench R23 i tutaj w teście Multi znów mamy ten spadek: mamy 7400 punktów kontra 6400 punktów. Jest to spadek znów o jakieś 12, no prawie 13%. Natomiast już w teście jednego rdzenia w Cinebenchu 23 mamy 640 punktów kontra 840 punktów. I tutaj widać tą różnicę między tymi procesorami, tą różnicę tych kilku lat. No, Ryzen ma zdecydowanie lepszy wynik, jeżeli chodzi o jeden rdzeń, bo jest to aż o 31% lepszy wynik. A te wszystkie poprzednie testy w Cinebenchach procesora, one są słabsze, no głównie dlatego, że po prostu mamy mniej tych wątków. Jednak każdy poszczególny jeden wątek w tym nowym procesorze jest. Szybszy. Nie na tyle szybszy, żeby zrekompensować to nam w teście wielowątkowym, ale w teście jednowątkowym widać, że ten wątek jest szybszy i szczerze mówiąc chyba właśnie w Cinebench'u najgorzej wypada ten nowy Ryzen. Przechodzimy do kolejnych testów, w których wydaje mi się, że Ryzen już pokaże się z nieco lepszej strony. Zaczniemy od Valley Benchmark. Tutaj przetestowałem go na trzech różnych ustawieniach. Zaczniemy od 720p w low. Tutaj mamy 93 fps kontra 103 fps i 3900 punktów kontra 4300 punktów i tutaj mniej więcej o około 9, prawie 10% Ryzen wypadł lepiej. W ustawieniu 900 p Extreme, mamy tutaj 81 fpsów kontra 82 i 3 fps -a i 3390 punktów kontra 3443. Tutaj Ryzen wypadł lepiej, ale jednak niewiele lepiej i chyba jest to granica gdzieś tam błędu pomiarowego, to jest tam 1,5% i w ostatnim teście w Valley Benchmark czyli 1080p i Extreme HD mamy 65,5 fps kontra 65,9 fps jest to 2769 punktów kontra 2756 punktów i tutaj można powiedzieć, że to jest praktycznie ten sam wynik jest to w procentach około tam 0,6% i tutaj Valley Benchmark nam pokazuje coś. No chyba coś oczywistego, że jeżeli mamy ustawione niskie ustawienia graficzne, czy to właśnie w benchmarku, czy też później będzie to samo w grach, no to będzie widać tę różnicę między tymi procesorami, ale im bardziej będziemy zwiększali właśnie te ustawienia graficzne, no to ta różnica między tymi procesorami będzie się po prostu zacierać, bo najzwyczajniej ten Radeon jest za słaby zarówno do tego Ziona, jak i do tego Ryzena. Przechodzimy do kolejnego testu, teraz jest to test Super i tutaj też przetestowałem go przy kilku ustawieniach graficznych. Chyba nie będę już czytał tych poszczególnych wyników, tylko będę mówił mniej więcej o ile procent jest tutaj zmiana. Tak więc w 720p na ustawieniach niskich Ryzen wypadł o około tam 4% lepiej, niecałe 4% lepiej. Potem gdy zwiększaliśmy te rozdzielczości, jak i te ustawienia graficzne, to np. w 1080p na medium mieliśmy już wzrost o około 0,3%. 1080p Extreme było to 0,1%, a w 4K Optimized było to tak samo 0,1%. Czyli widać, że no, na tych najniższych ustawieniach graficznych widać tą różnicę na korzyść Ryzena, ale potem ta granica się zaciera. Gdybyśmy mieli lepszą tutaj kartę graficzną, pewnie można byłoby zobaczyć tutaj jakieś ciekawsze wyniki, ale w przypadku tych dwóch procesorów i tego Radeona, różnice tak naprawdę widać tylko przy najniższej rozdzielczości, najniższych ustawieniach, potem ta granica się po prostu zaciera. Przejdźmy do 3D marków, do ostatnich testów, jeżeli chodzi o benchmarki i tutaj też chyba nie będę czytał tych poszczególnych wyników. W Firestrike Ryzen był lepszy w tym teście ogólnym o około 0,8%, ale jak przyjrzymy się poszczególnym wynikom jest to spowodowane właściwie z jakiegoś powodu nieco lepszemu wynikowi karty graficznej. Bo jeżeli chodzi o fizykę, to tutaj te procesory wypadają naprawdę bardzo podobnie. Ogólnie w Firestrike te procesory wypadały. Bardzo podobnie, i patrząc też na testy w Time Spy'u i wydaje mi się, że Fire Strike jeszcze nie potrafił czy nie potrafi korzystać z wielu wątków, bo tutaj ta różnica jest niewielka. Natomiast w teście Time Spy ta różnica już jest większa. O ile ten taki główny wynik. Tutaj nie mamy dużej różnicy, bo to jest 4300, powiedzmy 50 kontra 4230, czyli ta różnica nie jest jakoś specjalnie duża, ale jeżeli sobie popatrzymy na poszczególne wyniki, no to w teście karty graficznej też są podobne wyniki, no bo to jest podobna karta graficzna, czy właściwie ta sama karta graficzna. Natomiast w teście procesora mamy tu już 7500 punktów kontra 5500 punktów, tak więc widać, że już tam spy prawdopodobnie w tym Zionie po prostu był w stanie wykorzystać te wszystkie wątki co tutaj pozwoliło mu na dość dużą przewagę. No, jednak ten wynik taki ogólny nie jest dużo mniejszy, tam jest niecałe 3% mniejszy. Przejdźmy już, może, do podsumowania tych benchmarków. Pamiętajmy, że to są tylko benchmarki. Gdy sobie sumowałem te wszystkie tutaj procenty, o ile tutaj ten Ryzen jest lepszy, czy o ile jest gorszy, z tych wszystkich benchmarków wyszło mi, że Ryzen jest o około 1% gorszy od tego Ziona. Wiadomo, że w niektórych benchmarkach był on lepszy, w niektórych gorszy. No, ostatecznie zsumowało się to na 1%. Wydajności na niekorzyść. Tego Pamiętać też należy, że tego z iona nie mogliśmy podkręcić, ale Ryzen'a już podkręcić można. Standardowo ma on taktowanie 3,2 GHz, ale z tego co patrzyłem, można próbować podkręcić go nawet na nieco ponad 4 GHz i z pewnością to pomogłoby w tych testach. Obecnie z uwagi na chłodzenie tego procesora tego nie zrobię, jednak myślę, że jeżeli zmienię to chłodzenie, to spróbuję te testy wykonać na nowo już z nieco albo bardziej niż nieco podkręconym

Przejdźmy do wydajności w grach. Tutaj wszystkie gry były testowane w 1080p. Co do ustawień graficznych, to chyba w każdej grze było trochę nieco inaczej, więc o tym będę mówił przy każdej z poszczególnych gier. Najlepiej byłoby to przetestować wszystko na najniższych ustawieniach w grze, wtedy te różnice byłyby najbardziej widoczne. Jednak dopiero uzmysłowiłem to sobie, gdy zobaczyłem wyniki i z Ziona, i z Ryzen'a. Dopiero wtedy o tym pomyślałem. Jednak sprawdźmy, jak wyglądają te tutaj wyniki, które przeprowadziliśmy. Prowadziłem właśnie w tych grach testowych, dodam, że używałem gier, które mają wbudowany benchmark, tak, żeby to było jak najbardziej zbliżone do siebie, i może po prostu przejdźmy do pierwszej gry, jaką było Just Cause 2. W tej grze ustawiłem wszystkie ustawienia na maksymalne jakie są tylko i w tej grze mamy trzy benchmarki, tak więc w pierwszym benchmarku, on się tam nazywa Mroczna Wieża, mamy 150 kontra 190 fpsów na Ryzenie, czyli na Ryzenie mamy tam o 25% mniej więcej 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 fpsów i wydaje mi się, że głównie to wynika z tego, że no mamy ten lepszy jeden rdzeń, Jeden rdzenie jest bardziej wydajny, a tak już nieco leciwa gra jak Just Cause 2. Pewnie nie potrafi korzystać z zbyt wielu rdzeni. Przejdźmy jednak do kolejnego benchmarku w tej grze. On się tam nazywa chyba Świt na Pustyni. I tutaj mamy 184 kontra 201 FPS. -ów. Tu już jest tam różnica mniejsza, bo to jest około tam 9%. Jednak znów Ryzen jest nieco lepszy. W przypadku ostatniego benchmarku, czyli Betonowej Dżungli, mamy tutaj 92 FPS -y kontra 97 FPS. -ów. Tu różnica jest ta najmniejsza i to jest około 5,5%. Tak więc w Just Cause 2 widać jakąś różnicę. Ta różnica wynika pewnie z tego, że po prostu ten jeden. Ta wydajność jednego rdzenia jest lepsza, no ale chyba patrząc na TFPS-y widać, że na obu tych konfiguracjach gra jest jak najbardziej grywalna. Przejdźmy do kolejnej gry, kolejną grą było GTA 5. Tutaj ustawiłem ustawienia bardzo wysokie, czy nawet może być ultra i to nie skończyło się zbyt dobrze dla naszego Ryzena. Ten benchmark w tej grze ma sobie 5, przejść, one są nazwane od 0 do czwartego. w przejściu tym zerowym jest to 3,5% mniej, w przejściu pierwszym jest to 3,6% mniej, prawie 3,7%, w przejściu drugim jest to jest 5,2% mniej, w przejściu trzecim jest to 1,5% w ostatnim przejściu, czwartym też jest 1,5. Tak więc jak widzicie, od góry do dołu Ryzen wydaje się być gorszym procesorem dla tej gry. I znów prawdopodobnie jest to wynik tego, że ustawiłem te ustawienia bardzo wysokie. Podejrzewam, że gdybym przetestował tą grę na tych procesorach na ustawieniach niskich, to wyniki mogłyby być kompletnie inne i Ryzen mógłby wypaść lepiej. No ale w tej konkretnej grze Ryzen wypadł gorzej. To też nie są chyba ustawienia, na których bym grał, bo jednak tutaj widać, że w niektórych testach mieliśmy tam 30. Parę FPSów, więc to jest trochę za mało. Pewnie w tej grze ustawiłbym ustawienia nieco niższe, tak żeby mieć stałe 60 FPS. -ów. Przechodzimy do kolejnej gry, czyli Deus Exa. To jest chyba ta część Mankind Divide, i w tej grze mam wbudowany benchmark. I postanowiłem też, że przetestuję ją tutaj na dwóch różnych ustawieniach graficznych: na ustawieniach najniższych w DirectX 11 i na ustawieniach Ultra w DirectX 12. Jeżeli chodzi o to pierwsze ustawienie, czyli najniższe w DirectX 11, to ta średnia wartość FPS-ów wzrosła nam na Ryzenie o dokładnie 10 FPS-ów, 10 FPS-ów, bo to jest 70 FPS-ów, kontra 88 FPS-ów. Tutaj ta zmiana to jest około tam 12, prawie 13. Jednak wydaje mi się, że to też nie jest najważniejsze w tym teście, bo FPS -y minimalne wzrosły z 52 na 64 FPS -y i to jest wzrost o 21%, prawie 22%, a jeżeli chodzi o FPS -y maksymalne, to one były bardzo podobne, czyli wzrosły nam tutaj głównie FPS -y średnie i minimalne. W Deus Exie na ustawieniach Ultra w Direct X12, no to ta gra już powoli na tym zestawie klatkuje. Średnio mieliśmy praktycznie tyle samo FPS-ów, bo to było 15,8 kontra 15,9, więc tutaj ta różnica jest no zerowa praktycznie. Minimalnie było to 12,2 kontra 12,1. No tutaj zmian praktycznie żadnych nie ma. Zresztą widzicie sobie te wyniki to jest praktycznie to samo i tu znów się potwierdza to, co mówiłem przed chwilą że te różnice między procesorami przy tej. I karcie graficznej najbardziej są widoczne na najniższych ustawieniach graficznych. Przechodzimy do kolejnej gry, jaką jest Tomb Raider, to jest ta część z 2018 roku i tutaj znów stwierdziłem, że przetestuję tę grę na ustawieniach niskich, a potem na ustawieniach ultra i na ustawieniach niskich te zmiany może nie są jakieś duże, to jest tam 4,5%, ale jakieś te zmiany są na korzyść właśnie Ryzena, bo to jest 88 FPS-ów, kontra 92 fps -y. tak jak wspomniałem, te zmiany nie są duże, ale jakieś tam są. Jeżeli chodzi o test przy ustawieniach Ultra, te różnice też są, można powiedzieć, kosmetyczne. Tutaj. Akurat wygrałby Zion, bo mamy 37 FPS, ale na Ryzenie mamy 36 FPSów. te zmiany są naprawdę minimalne. Kolejną grą w testach jest Assassin's Creed Valhalla. I tą grę testowałem na ustawieniach niskich. Średnie wartości są bardzo podobne, ale tutaj różnica już jest bardziej zauważalna niż w poprzednim teście, bo średnio na Zionie mamy 64 fps, na Ryzenie 161 fps. -ów. Za to na Ryzenie mamy wartości minimalne lepsze, bo to jest 6 fps na Zionie kontra 14 fps na Ryzenie Wartości maksymalne są podobne, jest to 134 fps na Zionie kontra 125 na Ryzenie i patrząc na te wartości minimalne, że są większe na Ryzenie spodziewałbym się też, że wartości low, czy to 1% low, czy 0,1% low teoretycznie powinny być lepsze na Ryzenie ale z jakiegoś powodu te wartości no może nie jakoś dużo ale jednak są lepsze na zjonie. Przechodzimy do kolejnej gry, którą jest Hitman 3. Testowałem tą grę na ustawieniach niskich. W grze mamy budowane dwa benchmarki. Pierwszym tym benchmarkiem jest benchmark w Dubaju. I tutaj ten benchmark jest podzielony na procesor, jak i na kartę graficzną. Nie do końca wiem jak to odczytywać, ale po prostu sprawdźmy sobie te wartości. Więc w tym benchmarku Dubaj w teście procesora średnio mieliśmy praktycznie tyle samo. Tutaj są jakieś po prostu niewielkie zmiany. Tu jest 118,8. 75 kontra 118,73 fps no To są dosłownie żadne zmiany Tutaj jakieś większe zmiany widać przy minimalnych fps, które na Zionie wynosiły 45, na Razenie 70. Tak więc tutaj jakieś większe zmiany widać. Tutaj też nam gra podaje opóźnienie. I o ile minimalne opóźnienie było nieco większe na Razenie, to już maksymalne opóźnienie było lepsze na Razenie. Natomiast średnie opóźnienie znów jest bardzo podobne w tym samym teście w Dubaju, ale na na GPU Znów mamy praktycznie te same wyniki, jeżeli chodzi o wartości średnie, jeżeli chodzi o wartości minimalne. Ciut lepiej jest na Ryzenie, a ciut lepiej to jest ponad 20 fps, bo to jest 59,82 fps. Tym razem, zarówno jeżeli chodzi o opóźnienie, w minimalnych, jak i maksymalnych, lepiej wypada Ryzen, natomiast średnio niewiele, bo niewiele wypada lepiej Zion. Czy coś nam ten test powiedział? Ten benchmark w Hitmanie? No niewiele nam powiedział, poza tym, że średnio jest bardzo podobnie. Minimalne wartości są nieco lepsze na Ryzenie, a opóźnienia to jest tak trochę losowo. Raz jest lepiej na Ryzenie, raz jest lepiej na Zionie. Tak więc niewiele nam powiedział, może nam więcej powie test w Hitmanie 3 w Dartmoor, czy jak ktoś tam czyta. I tutaj nieco mieliśmy więcej tych średnich FPS-ów na Ryzenie. Nie dużo, bo to jest mniej niż 2 FPS-y, ale jednak było ciut lepiej na na tym lejzenie znów wartości minimalne są lepsze na Ryzenie, nie tak dużo jak w poprzednim teście, ale jednak nieco lepiej tutaj już wszystkie te opóźnienia zarówno średnie, minimalne, jak i maksymalne były niższe na Ryzenie więc to akurat jest fajnie ale to też nie są jakieś duże zmiany w tym samym benchmarku, ale już dla GPU, znów średnie wartości są bardzo podobne minimalne wartości są nieco lepsze, natomiast jeżeli chodzi o opóźnienia, to znów Ryzen wypada ciutkę lepiej i znów nie wiem czy nam ten test w Hitmanie 3 coś więcej powiedział, ale widzę po prostu, że średnie wartości są nieco lepsze na Reising, ale z drugiej strony to są naprawdę tak niewielkie różnice, że chyba nie ma sensu co się w to zagłębiać. Przejdźmy po prostu do kolejnego testu, bo to wszystko jest naprawdę tak do siebie podobne, że mi nawet się to zlewa, bo tych różnic jest naprawdę niewiele. Przechodzimy do Far 6 na niskich i tutaj znów mi się wszystko zlewa, zarówno na Zionie, jak i na Reisingie te wartości średnie są dokładnie takie same, nie ma tutaj żadnych różnic, maksymalnie na zjoni mieliśmy o 1 FPS więcej a wartości minimalne na Ryzenie było 3 FPS więcej tak więc no po prostu porażające te są FPSy i porażające są te różnice bo praktycznie ich nie widać przejdźmy do ostatniej gry czyli do Forza Horizon 5 akurat w tej grze spędzam dużo czasu więc zależy mi żeby ta konkretna gra działała dobrze na tym sprzęcie i znów tą grę przetestowałem na trzech różnych ustawieniach graficznych zaczniemy od ustawień bardzo niskich i tutaj nas najbardziej Chyba interesują te wartości średnie, a one są praktycznie identyczne, bo to jest 70 fps na Zionie, 69 na Ryzenie. Jednak też możemy sobie tam popatrzeć na symulacje CPU, czy renderowane przez CPU, i tutaj widać, że jednak ten Ryzen te wyniki osiąga nieco lepsze, a nawet można powiedzieć, że nieco więcej niż nieco lepsze. I jeżeli dobrze je odczytuję ten benchmark, te wyniki z tego benchmarku, to po prostu w Forza Horizon 5 lepiej działa się na Ryzenie niż na tym z ion Opóźnienia znów są bardzo podobne. Przejdźmy do testu na ustawieniach średnich z włączonym MSAA razy 4 i tutaj znów średnie te FPS-y są praktycznie identyczne, bo to jest 49 FPS-ów kontra 48 fps -ów. natomiast znów symulacje CPU i renderowane przez CPU są lepsze na Ryzenie 1600 AF. Tutaj ta różnica już jest mniejsza, jeżeli chodzi o ilość FPS-ów, ale procentowo jest to podobna różnica, procentowo są to podobne wyniki. I ostatni test w grze, znów Forza Horizon 5, ale tym razem na ustawieniach Ultra z włączonym MSAA razy 8, i tutaj znów średnie wartości są podobne. Jednak na Zionie jest to nieco mniej, bo na Zionie jest to 30 fps, natomiast na Ryzenie było to 34 fps. -y. I tutaj znów ta symulacja CPU i renderowane przez CPU jest lepsza na Ryzenie procentowo w każdych tych testach w Forzie Horizon 5 jest to mniej więcej podobnie, natomiast oczywiście te liczby się zmniejszają i tutaj też, o ile w poprzednich wynikach to opóźnienie było bardzo podobne, to tutaj już na tych ustawieniach Ultra, z tym MSAA razy 8, to średnie opóźnienie na Zionie wynosiło 109, prawdopodobnie milisekund, chociaż tutaj ten benchmark tego nie podaje, a na Ryzenie było to 88,2, czyli jest tutaj zauważalnie mniej, bo w poprzednich testach, no to ta granica się zaciera tak więc przejdźmy do podsumowania testów w grach. Gdy sobie dodałem te wszystkie procenty tutaj i wyciągnąłem z nich jakąś średnią, to wyszło mi, że ten Ryzen jest w grach lepszy o około tam 8%. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Moim zdaniem nie. To wszystko jest tak naprawdę do siebie bardzo podobne. Te różnice są minimalne. Średnie FPS-y na obu tych procesorach są naprawdę praktycznie identyczne. Momentami są identyczne. Można zwrócić gdzieś tam. Uwagę na to, że minimalne FPS-y zazwyczaj na Ryzenie były nieco lepsze. Momentami też zdarzało się, że na Ryzenie to opóźnienie było nieco niższe, czyli było lepiej, ale też trudno się dziwić tym wynikom, bo jeżeli sobie na przykład zobaczymy w Fordzie Horizon 5, no to karta graficzna oczywiście jest używana na 100%. Natomiast procesor jest używany na 20%, momentami 40%, a czasem okazjonalnie dobije do 50% użycia, czyli widzimy, że tutaj karta graficzna jest w dość dużym ograniczeniem ograniczeniem tych obu zestawów i tutaj zmiana tego procesora ani nie pogorszyła tych wyników ani nie polepszyła tych wyników bo po prostu karta graficzna jest ograniczeniem patrząc też na te wyniki wydaje mi się że z uwagi na to że wydajność jednego rdzenia jest lepsza na Ryzenie no to na tym Ryzenie też gdybyśmy mieli lepszą kartę graficzną to na tym Ryzenie mogłyby być lepsze wyniki Przejdźmy jeszcze do kwestii montażu wideo. To jest też jedna z rzeczy, które robię na tym komputerze. Sam montuję w DaVinci Resolve w wersji 17. Jest to ta darmowa wersja, nie jest to wersja studio. Tak więc ta wersja korzysta głównie z mocy procesora. I tutaj muszę powiedzieć, że podczas montażu nie zauważyłem jakichś wielkich zmian. Program, zarówno na Zionie, jak i na tym Ryzenie z plikami 4K radzi sobie średnio. O ile sam podgląd pliku działa nawet płynnie, to zanim ten podgląd się włączy, trzeba Czekać kilka sekund. Tak było na Zionie, tak było na Ryzenie, czy właściwie jest na Ryzenie, jednak jest na to sposób. Trzeba po prostu generować pliki o niższej rozdzielczości. Mamy taką po prostu opcję w tym programie. Klikamy na poszczególne pliki, generujemy swoje pliki o niższej rozdzielczości i wtedy już taki program działa w miarę normalnie, w miarę płynnie, i wtedy już można montować. I tutaj nic się nie zmieniło pod tym względem na Ryzenie. Co do samego procesu renderowania, to tutaj, akurat ten program, potrafi wykorzystać 100% naszego procesora. Ile by tych wątków nie było, ile by tych rdzeń nie było, to on to potrafi wykorzystać. No nie wiem, może jest jakiś limit, ale w przypadku 20-wątkowego Ziona, gdy klikałem przycisk do renderowania, to wszystkie wątki były wykorzystywane praktycznie na 100%. Natomiast karta graficzna podczas renderowania nie jest wykorzystywana zbyt mocno. I dla przykładu, na Zionie, jeden z moich poprzednich filmów, o Mystery Boxie, renderował się 21 minut i 34 sekundy, natomiast ten sam projekt wyrenderowany na dokładnie tych samych ustawieniach, ale już na Ryzenie, renderował się nieco dłużej, bo było to 22 minuty i 52 sekundy, czyli na Ryzenie program renderował nieco dłużej, no nie jest to jakaś duża różnica, bo to jest mniej niż 2 minuty, ale jednak jakaś tam różnica jest, no i ta różnica tej wydajności bierze się z bardzo prostej rzeczy, choć Ryzen ma Lepszą wydajność jednego rdzenia, to tych rdzeni po prostu ma mniej, tych wątków ma po prostu mniej, a jak wspominałem w tym programie, każdy dodatkowy wątek ma znaczenie. Znów tutaj mogę dodać, że pewnie gdybym podkręcił ten procesor, ten wynik można byłoby poprawić. Dodam też, że z tego co słyszałem, nowe wersje tego programu, czyli DaVinci Resolve, podobno pozwalają wykorzystać kartę graficzną podczas renderowania, nawet w tej darmowej wersji, bo do tej pory było tak, że tą kartę graficzną można było wykorzystać tylko w wersji studio, natomiast w wersji darmowej mogliśmy korzystać tylko z procesora. Gdzieś ostatnio widziałem, że podobno dodali tą funkcję też do wersji darmowej, jeszcze tego nie ale dowiedziałam się o tym dosłownie niedawno, więc też muszę zainstalować sobie nowszą wersję tego DaVinci, sprawdzić jak ona działa. Być może ona będzie działała lepiej od tej starszej wersji 17. Teraz chyba najnowszą wersją jest wersja 19. Ja korzystam z nieco starszej wersji z bardzo prostego powodu no bo ten komputer, z którego ja korzystam zawsze, on nie jest najnowszy. No i też karta graficzna, którą mam, nie jest najnowsza. Jestem też ciekaw, czy jeżeli faktycznie by tak było, że DaVinci Resolve pozwala na korzystanie z karty graficznej, to czy to różnicę widziałbym? Na na tym Radeonie, bo jednak chyba większość osób do renderowania używa karet graficznych Nvidia i być może właśnie na Nvidia ten wynik byłby lepszy. Przejdźmy jeszcze do temperatur, jak i do samej głośności tego zestawu. Jak pewnie osoby oglądające poprzedni film wiedzą, w tym zestawie tymczasowo jest właśnie założone chłodzenie boxowe i chyba wypadałoby trochę o tym powiedzieć. Generalnie muszę zaznaczyć, że ten komputer nigdy nie jest cichy i chyba nigdy nie był cichy. W tej obudowie jest 6 wentylatorów, które zazwyczaj są ustawione na 100%. Na obudowie mam kontroler obrotów, jednak zazwyczaj po prostu one są ustawione na maksa. Czasem, gdy nagrywam właśnie przy tym komputerze, ustawiam te wentylatory albo na minimum, albo je wyłączam w ogóle, ale zazwyczaj potem zapominam o tym, ustawiam je znów na maksa i potem one na maksa są ustawione przez cały czas. Tak więc ten komputer ogólnie nigdy nie jest cichy i generalnie cały czas jest słyszalny. Co do samego chłodzenia boksowego, to to chłodzenie zaczyna być słyszalne, gdy wentylator na tym chłodzeniu osiąga powyżej 2000 obrotów na minutę i w takim codziennym użytkowaniu nie dzieje się to zbyt często, nawet podczas grania nie dzieje się to zbyt często, ponieważ tak jak wspomniałem, ten procesor w graniu nie jest wykorzystywany w pełni, on jest wykorzystywany raczej niewiele, tam 20-40%, tak więc te 2000 obrotów na minutę nie jest zbyt często przekraczane. W spoczynku ten procesor ma okolice 40 stopni, więc w spoczynku tragedii nie ma. Trochę gorzej jest pod obciążeniem. Gdy włącz Uczyłem Cinebencha, temperatura od razu na tym procesorze skacze na 65 stopni, dosłownie w kilka sekund, a potem stopniowo można powiedzieć, że z minuty na minutę rośnie, aż gdzieś tam się stopuje w okolicach o 78-80 stopni nie są to najlepsze wyniki, nie są to też najgorsze wyniki, ale jednak widać, że przydałoby się tu jakieś nieco lepsze chłodzenie. Dodam też, że przy tych o 78-80 stopniach obroty są już wtedy ustawione na 100% i wtedy to chłodzenie. Ma około 2500 obrotów na minutę, no i wtedy jest słyszalne, ale czy ono jest specjalnie jakoś głośne, to bym tego nie powiedział, biorąc pod uwagę też ile tych wentylatorów mam w tej obdowie. Dodać też muszę, nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że po prostu to chłodzenie boksowe nie oddaje zbyt dużo ciepła, to znaczy nie odprowadza tego ciepła zbyt dobrze i może lepsze chłodzenie to zmieni, ale zauważyłem, że pod pełnym obciążeniem w poprzednich konfiguracjach tego komputera, z wylotów tego komputera można było wyczuć gorące powietrze, to znaczy nie naprawdę gorące powietrze. Z tym poprzednim Zionem jeszcze nie było tak źle, ale z i 7 ką 4820K po podkręceniu. To naprawdę po chwili obciążenia tego komputera było czuć, jak w pokoju robi się cieplej, z wylotów tej obdowy było czuć gorące powietrze. Natomiast w przypadku tego Ryzena ten efekt praktycznie nie występuje. Ale patrząc też na TDP tego procesora, na TDP tych, tego Ziona, jak i tej U7, no chyba było to do przewidzenia, że ten procesor po prostu będzie generował mniej tego ciepła. Dobrze, przejdźmy już do podsumowania tego filmu. Chyba mogę śmiało powiedzieć, że komputer nie jest ani szybszy, ani też chyba nie jest wolniejszy wyniki tych obu procesorów są do siebie bardzo podobne i ktoś mógłby uznać, że to jest bezsensowny upgrade i nie miał sensu ale ten upgrade nie tylko miał na celu sprawić, żeby ten komputer był szybszy ale też miał na celu inne rzeczy i przede wszystkim mamy dużo nowszy i mam nadzieję, że też bardziej bezawaryjny zestaw poprzedni komputer był z okolic 2013 roku, więc miał już on 11 lat, tyle prawdopodobnie miał zarówno procesor jak i płyta główna i pamięć RAM, one miały już po prostu swoje lata i w każdej chwili mogły się popsuć. One też nie były bezproblemowe. W tamtym zestawie był problem z pamięciami. Te pamięci potrafił się raz na jakiś czas wykrzaczyć i po prostu był z nimi problem. Tu gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że w każdej chwili ten komputer może się popsuć. Ten zestaw, chociaż nie jest bardziej wydajny, no to mamy już procesor z 2019 roku. Dużo, dużo nowszy. Chociaż obecnie nie najnowszy, to jednak nowszy. Płyta główna, z tego co mi wiadomo, no choć może model nie jest najnowszy, to ten konkretny egzemplarz, z tego co mi wiadomo, był wyprodukowany i sprzedany poprzedniemu użytkownikowi w 2023 roku. Teoretycznie ta płyta główna też jest jeszcze na gwarancji, bo poprzedni użytkownik użytkował ją jakieś pół roku. Tak więc mam nadzieję, że nawet jeżeli w przyszłości nie udałoby się użyć tej gwarancji z jakiegoś powodu, no to z uwagi na to, że to nie jest jakaś bardzo stara płyta główna, mam taką nadzieję, że ta płyta główna będzie bezawaryjna przynajmniej przez, nie wiem, najbliższe 2-3 lata. Jeżeli też, z samą płytą główną nie będzie żadnych problemów, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby włożyć tu jakiś lepszy czy wydajniejszy procesor. Nawet zaczynając od takiego Ryzena 3600, za jakiś czas mógłbym taki procesor do tego komputera włożyć. Nie jest on może jakoś dużo bardziej wydajny od tego procesora, ale już to różnicę w wydajności widać. A gdybym już naprawdę chciał coś włożyć dużo lepszego, no to na ten soket wyszło naprawdę dużo fajnych procesorów. Już zaczynając od takiego Ryzena 55600, ale możemy tutaj włożyć 5600X3D, czy 5700X3D, tak więc tych procesorów na tym sokecie wyszło całkiem dużo, ta płyta je teoretycznie wspiera, nie wiem jak by to wyglądało z sekcją zasilania, czy ona dobrze by współgrała z tymi procesorami, no to bym sprawdzał, gdybym chciał taki procesor kupić, no ale jednak możliwość upgrade'u na tej płycie jest. Tak więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, płyta będzie działała jak należy, to w przyszłości może, a z pewnością trafi tu jakiś naprawdę fajny procesor, dużo nowszy procesor, bo najnowsze procesory na tą płytę chyba jeszcze wychodziły w 2023 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli, no w każdym razie nie tak dawno jeszcze na, te, na ten soket wychodziły nowe procesory. Gdyby też mi się coś odwidziało i chciałbym wrócić do Intela, przynajmniej nie musiałbym kupować pamięci RAM, ponieważ już w tym komputerze mam pamięć DDR4, tak więc przynajmniej jakieś podstawy do zmiany w przyszłości są bo wydaje mi się, że najtrudniejsze w upgrade'zie z tego poprzedniego zestawu na obecny było to, że musiałem zmienić wszystko. Musiałem zmienić procesor, musiałem zmienić płytę główną i musiałem zmienić pamięć RAM. Teraz, gdybym chciał upgrade'ować ten komputer, mogę zmienić tylko procesor, bo są lepsze procesory na tym sokecie. Gdybym chciał z jakiegoś powodu przejść na Intela, no to przynajmniej pamięci zostają, muszę zmienić płytę i procesor. Tak więc już nie muszę zmieniać po prostu wszystkiego, co też dla mnie jest dużym plusem i może, na, jeśli nawet wydajność nie jest Większa, no to wydaje mi się, że to nie, nie to do końca było celem tego upgrade'u, a celem było przejście na coś nowszego, coś bardziej przyszłościowego. Przejdźmy jeszcze do dwóch kwestii, które pojawiły się pod ostatnim filmem w komentarzach. Jedną z nich jest kwestia Windowsa 11. Ryzen 1600RF oficjalnie nie znajduje się na liście wsparcia właśnie dla Windowsa 11. Teoretycznie mógłbym zainstalować na tym komputerze Windowsa 11. Sam Windows Update też uznał, że ten komputer może ten system mieć zainstalowany. Jednak na razie jeszcze korzystam z Windowsa 10. To wsparcie dla Windowsa 10 będzie jeszcze dostępne do 14 października 2025 roku, więc jeszcze no tak powiedzmy około półtora roku, pewnie nie całe półtora roku, ale jeszcze czas. Do tego końca wsparcia Windowsa 10, no jeszcze trochę nam zostało tego czasu. Ten komputer ma możliwość rozbudowy, ma możliwość wsadzenia procesora, który by spełniał te minimalne wymagania Windowsa 11, gdybym taki system chciał zainstalować, i tutaj z ciekawości sobie wypisałem moje konfiguracje komputera stacjonarnego z ostatnich 5 lat, i wypisałem sobie jak często zmieniałem procesor i ogólnie modernizowałem te komputery, i wyszło mi, że w ciągu ostatnich niecałych tam 5 lat, tam jest 4,5 roku, miałem 9 procesorów, na czterech soketach i to łączyłem w różnych konfiguracjach z pięcioma kartami graficznymi, więc biorąc pod uwagę że średnio zmieniałem procesor co pół roku, płytę główną co rok a kartę graficzną też co rok no to myślę, że do tego października patrząc na statystykę z przeszłości no to wydaje mi się, że ten procesor się zmieni i będę mógł już bez problemu zainstalować Windowsa 11 też samego Windowsa 11 nie do końca chciałbym instalować na razie z uwagi na tą kartę graficzną, ona Chyba nigdy nie miała wypuszczonych oficjalnych sterowników do Windowsa 11, przynajmniej tak mi się wydaje, a sam na niej korzystam z nieoficjalnych sterowników, które też nie wiem, czy mają wsparcie dla Windowsa 11. Podejrzewam, że same sterowniki z Windowsa 10 zadziałałyby na Windows 11, ale chyba nie ma co kusić losu i po prostu dopóki nie zmienię tego procesora, dopóki nie zmienię tej karty graficznej, na razie pozostanę na Windowsie 10. Pojawiły się też pytania, dlaczego akurat konkretnie te części, a nie inne. No i tak jak wspominałem, ten zestaw kosztował mnie 505 zł. Założeniem moim było, żeby przejść na nowy zestaw, znaczy nowy używany zestaw, taki, który by korzystał już z nowszego soketu, z pamięci DDR4, ale też nie kosztowałby majątku. No i wydajnościowo musiał być on podobny do tego, co miałem. No i gdybym chciał na przykład kupić sobie taką I3 10100 f zamiast tego Ryzena. I to sama taka i3 nie jest jakoś specjalnie droga ona kosztuje 200 zł więcej niż ten Ryzen, no ale też no nie specjalnie jakoś dużo więcej natomiast jeżeli chodzi o płytę główną to do takiej i3 musiałbym użyć coś po kroju Z490, B560 albo Z590 ponieważ chipset B460 on tam nie miał chyba wsparcia dla możliwości zmiany traktowania pamięci RAM i te pamięci RAM były tam ograniczone na tym chipsecie, tak więc tylko te chipsety pozwalały na tą zmianę i szukając właśnie płyty na tych chipsetach no to za jakieś tam 200 zł można kupić jakąś słabą płytę główną bez chłodzenia sekcji zasilania z dwoma slotami na RAM i praktycznie z zerowymi możliwościami rozbudowy bo pewnie włożenie tam jakiejś i7 już powodowałoby przegrzanie tej sekcji zasilania tak więc te płyty po prostu nie są przyszłościowe a jakieś lepsze płyty główne które by pozwalały w przyszłości na tą rozbudowę tego zestawu no to zaczynają się tak od 350 zł, tak więc tutaj procesor 200, jakaś tam w miarę płyta główna kosztuje 350 już mamy 550 zł i dodatkowo jeszcze musimy wyłożyć 150 zł na RAM, tak więc łącznie mamy 700 zł, ten zestaw który kupiłem kosztował mnie 505 zł na i trójce kosztowałby 700 zł, co prawda i trójka pewnie byłaby nieco wydajniejsza ale to jest porównanie bez sensu bo gdybym na AMD chciał złożyć zestaw za 700 zł, to już bym mógł mieć Ryzena 5 zł. 600. I tu znów dochodzimy do kwestii takiego, że możemy dokładać pieniądze bez końca, bo tutaj dołożymy 200 zł, będziemy mieli na Intelu, ale jeżeli bym to złożył na AMD, to bym miał już Ryzena 5 3600, potem mógłbym dołożyć do Ryzena 5. 5600 i tak można dokładać bez końca, więc ja po prostu postanowiłem, że 1600 EF to jest mój wybór i koniec. Tak jak powiedziałem, w przyszłości będą jeszcze upgrady. To nie jest tak, że ja z tym procesorem zostaję na najbliższe 5 lat. Ten procesor też będzie się zmieniał. Też również patrzyłem na to, co ma Intel, jak i AMD do zaoferowania na swoich najnowszych podstawkach. Chodzi mi tutaj o LGA 1700 i o AM5. I tutaj sobie tak szybko zerkając, jakiś tam zestaw z i 12100 f jakąś tam płytą B760 i 16 GB 5 RAM mógłbym mieć za około 1000 zł. Zestaw na AM5 z Ryzenem 7600, jakaś płyta na B650 i do tego pamięci DDR5 16 GB w dwóch kościach, to wychodzi około 1600 zł. No i do takich zestawów wiadomo, musiałbym dołożyć całkiem dużo, no bo w tym wypadku kosztowałby dwa razy więcej, a M5 kosztowałoby w tym wypadku trzy razy więcej niż ten zestaw na 1600F. Wiadomo, byłyby to zestawy dużo, dużo lepsze, ale też myśląc o wydaniu większej ilości pieniędzy na te komputery, no mógłbym to zrobić, gdybym chciał, mógłbym kupić takie komputery, ale po prostu wydając jakieś większe pieniądze na jakiś sprzęt, zawsze też mam gdzieś z tyłu głowy, że a co jeżeli coś pójdzie nie tak, bo czasem coś się dzieje nie tak, i tutaj nawet nie mówię, że ten zestaw, który bym kupił, Coś było z nim nie tak, ale różne rzeczy się dzieją. Na przykład w życiu bym nie przewidział, że tydzień temu zacznie mi się psuć monitor. Tego po prostu bym nie przewidział. Gdybym wydał jakieś duże pieniądze na upgrade tego komputera, a po tygodniu popsułbym się mi monitor, to nie byłbym specjalnie za szczęśliwy. A tak, jakoś tym monitorem specjalnie się nie przejmuję, bo nie wydałem jakoś dużo po prostu na ten upgrade, a monitor się po prostu kiedyś zmieni w najbliższej przyszłości, bo po prostu samo z siebie menu zaczęło się klikać. Próbowałem, rozbierać ten monitor, sprawdzałem przyciski okazuje się, że to nie przyciski są problemem, problemem jest coś na po prostu tej płycie głównej monitora, coś tam jest problemem ten monitor też ma swoje lata i on się dosłownie zaczął psuć tydzień, może półtora tygodnia po upgrade'zie tego komputera tak więc po prostu lubię mieć odłożone jakieś pieniądze na nieprzewidziane wydatki też jakąś dodatkową kwestią dla którego nie chcę kupować najnowszego sprzętu jest kwestia tego że czasem mam wrażenie, że te nowe sokety, czy nowe, ogólnie nowe, nowe sprzęty, chyba nie były dokładnie przetestowane w fabryce, bo zarówno z LGA1700, jak i z AM5 występują jakieś problemy. No, z LGA1700 to występuje wiele problemów z tymi procesorami, że tam procesory się wyginają, że ten soket nie do końca dobrze działa, chłodzenia niedokładnie przylegają. Po prostu kupując kilkuletni sprzęt, mogę sprawdzić sobie recenzję, mogę sprawdzić sobie opinię użytkowników i po prostu wiem, wiem, co kupuje, ileś tam tysięcy czy setek tysięcy użytkowników to przetestowało też w tym czasie w którym ten sprzęt jest na rynku wyszło tam ileś wersji aktualizacji ileś wersji BIOSów tak więc jeżeli ja już kupuję sprzęt no to on już jest prawdopodobnie załatany, naprawiony nie ma już jakichś tam problemów w wieku dziecięcego BIOSy są już naprawione i ogólnie z tymi podzespołami nie ma już problemu natomiast na przykład składając zestaw na AM5 no dobra AM5 też nie jest jakieś nowe on już jest na rynku trochę ale też nie jest powiedziane że z tym AM5 nie miałbym żadnych problemów Problemów. Mogłoby się na przykład okazać, że konkretnie ta płyta na AM5 z konkretnie moją kartą graficzną nie chce działać. To się czasem zdarzało w przyszłości, nie mówię, że konkretnie u mnie, ale były takie problemy, że konkretne płyty główne nie chciały współpracować z konkretnymi modelami kart graficznych. Tak więc po prostu po jakimś czasie, gdy użytkownicy to przetestują, a producenci to naprawią, przynajmniej mogę w spokoju kupić taki sprzęt. Dobrze, ale kończmy już ten wątek, przejdźmy do przyszłych planów odnośnie. Tego komputera. Oczywiście w przyszłości, tak jak już wspominałem w tym filmie kilkukrotnie, planuję upgrade tego komputera. Tak naprawdę mam zamiar zostać dłużej, tylko z obudową płytą główną. No i może jeszcze z pamięcią RAM, jeżeli nie będzie potrzeby większej ilości tej pamięci RAM. A tak naprawdę, ta cała reszta, czyli procesor, chłodzenie, grafika i dyski i zasilacz, no to w najbliższej przyszłości. Nieokreślonej jeszcze przyszłości mam zamiar to zmienić. Nie wiem kiedy to się stanie. Na pewno zacznę od chłodzenia, ponieważ to już mam zamówione, i pewnie niedługo to chłodzenie zmienię w tym komputerze. Myślę też o dysku, bo mi akurat zawsze brakuje miejsca na komputerze, a i też przydałoby się wykorzystać możliwości, że mam na płycie slot M2, a w dalszej tam kolejności na przestrzeni najbliższych miesięcy, może lat, to chciałbym zmienić tą grafikę jak i zasilacz, ponieważ ten zasilacz ma już też kilka lat, tak więc po prostu chciałem coś nowego, coś na gwarancji, coś co po prostu będzie pewne. A już jeżeli zmienię to wszystko, no i z uwagi na to, że ten procesor jest ograniczony przez grafikę w grach, no to ten procesor pewnie zmienię dopiero gdy wymienię kartę graficzną i gdy dopiero wszystko to zmienię, pewnie przeszedłbym już na tego wspomnianego wcześniej Windowsa 11. Dobrze, ale już kończę powoli ten film, bo się i tak za dużo rozgadałem. Ostateczne podsumowanie tego upgrade'u jest takie, że w sumie to wydajność jest podobna, ale przynajmniej mamy nowszy, bardziej Sprzęt. Na koniec mogę Wam zadać pytanie, jaki dysk SSD byście polecili do tego zestawu szukam czegoś 1TB, nieważne czy to będzie PCI Express 30 czy 4.0. Ten komputer nie wspiera 4.0, ale przyszłościowo myślę, żeby kupić coś na 4.0. Tak więc zastanawiam się nad jakimś dyskiem. Możecie mi polecić to co Wy macie w komputerach, czy co wasi znajomi mają w komputerach, co Wy byście kupili na moim miejscu, a z mojej strony byłoby to na tyle. Na razie. Cześć.